życiu podjąłem dwa razy decyzję rodzinną. Pierwszy raz moja córka dała maturę i ustalili, mama ustaliła, że jedzie moja żona, że jedzie, musi być na medycynę. Poszła na medycynę do nas do Gdańska, skończyła studia i jest wziętym lekarzem. Drugi raz był konkurs na pracownika naukowo-dydaktycznego do Algieru. Stanąłem do konkursu, wygrałem konkurs i 4 lata pracowałem w Algierze na uniwersytecie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. I tu wszystko pozostało po prostu w dobrej pamięci i z dobrymi wynikami. Tu nie trzeba zmieniać, bo to, co trzeba robić, zostało opracowane wiele lat. I to wszystko na to są po prostu dokumenty, na to są książki, na to są filmy. I tylko zastosować się do tego, to co robiliśmy. Co my zrobiliśmy, czego nigdy nie można po prostu zarzucić. Gdzie była nauka, gdzie była dydaktyka i gdzie był sport. I to, a wyniki są po prostu w historii naszego bytu po prostu. Mikrofonu się tego wtedy używa, kiedy jest sala przynajmniej 4-krotnie większa. Bo mikrofon wszystko prawie zniekształca. A więc do rzeczy. Na 33 lata pracy, wspólnej pracy, dzieło twoje.